Pekinie. Cześć, Henisiu. Jak się dzisiaj miewasz? Po prostu doskonale. Akurat prezentuję swoją najnowszą kreację, miło spędzając czas z rodziną. I spotykam się z przyjaciółmi. Cześć, Henisiu. Dzień dobry. Wyglądasz bardzo stylowo, manekinie, ale... co konkretnie robi manekin? Zadaniem manekina jest prezentowanie na sobie modnych ubrań, czym zachęca klientów, by wstąpili do sklepu. Zgadnijcie, która godzina? Sam raz na zakupy! Jesteś jakby wizytówką swojego sklepu. Zgadza się, Henisiu, ale od zawsze marzyłem o czymś trochę bardziej ambitnym. Chciałbym zostać supermodelem. Jej, supermodelem? Takim z supermocą, który ratuje świat jak superbohater? Bardziej takim idolem mody męskiej. Supermodel zakłada ubrania zaprojektowane przez znanego projektanta mody i stara się je dobrze zaprezentować na największych pokazach. Och, chociaż raz chciałbym być supermodelem i dumnie maszerować na wybiegu, zamiast tkwić jak więzień tutaj w witrynie sklepowej. Dlaczego nie dasz sobie szansy? Na pewno byłbyś dobrym modelem. Może masz rację, ale do tego potrzebny jest jeszcze projektant mody, który zaprojektuje dla mnie wyjątkową i niezwykłą kreację do pokazania na wybiegu. Och, gdyby tu był ktoś taki. Manekinie, chyba wpadłem na świetny pomysł. Zostanę projektantem mody i zaprojektuję dla ciebie wyjątkową, niezwykłą kreację do pokazania na wybiegu. To doskonały pomysł, Henisiu. Dobrze, manekinie, zróbmy to po kolei. Skoro mamy zaprojektować ci nowe ubranie, to najpierw zdejmiemy z ciebie miarę. Miarka krawiecka do usług, Henisiu. W czym mogę ci dziś pomóc? Właśnie zamierzam zaprojektować ubranie dla manekina, ale muszę mieć pewność, że będzie dopasowane. Czy możesz zdjąć z niego miarę? Z wielką przyjemnością. W takim razie zobaczymy. Wzrost, talia, klatka piersiowa, długość od pasa, długość kroku, ramiona i ręce. I gotowe. Dziękuję, miaro krawiecka. Teraz, manekinie, kiedy już znamy twoje wymiary, możemy zacząć projektować dla ciebie nowe ubranie. Cześć, desko kreślarska. Cześć, Henisiu. Cześć, nożyce. Cześć, Henisiu. Cześć, maszyno do szycia. Cześć, Henisiu. Uważam, manekinie, że teraz wyglądasz jak zawodowy supermodel. Och, dziękuję, Henisiu. Wyglądam ekstra. Zatem chodźmy zaprezentować cię na pokazie mody. Bardzo się denerwuję, Henisiu. Wszyscy wyglądają tak elegancko i stylowo. Nie martw się, manekinie. Na pewno wszystkim spodoba się twoja nowa, oryginalna, jedyna w swoim rodzaju kreacja. Też to zauważyłeś. Strój tego modela jest dokładnie taki sam jak mój. Manekinie, szykuj się do wyjścia na wybieg. Proszę za mną. Twoja kolej. Co ja teraz zrobię, Henisiu? Nie mogę się pokazać w takim samym stroju jak tamten model. Nie martw się, manekinie. Coś mi przyszło do głowy. Przed państwem debiutuje manekin w awangardowym stroju, zaprojektowanym przez Henisia. Tego jeszcze nie było! Udało się, Henisiu. To było niesamowite. Wszyscy są zachwyceni. Dziękuję ci. Nie ma za co, manekinie. Tylko projektant Henisz może spełnić twoje marzenie. Hurra! Woła, manekinie. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. I dzięki, że pomogłeś mi spełnić marzenie zostania modelem. Nie ma za co. Miłego popołudnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał. Holownik. Holownik.
Heniku. Cześć, Henisiu. Jak się dzisiaj miewasz? Doskonale, Henisiu. Dziękuję. Lubię być holownikiem i przenosić wielkie rzeczy za pomocą dźwigu. Gdy widzę auto, które się zepsuło lub ugrzęzło w błocie, nie mogę się powstrzymać i pomagam. Wygląda na to, że jesteś zapracowany, holowniku. Pełno tu starych, zepsutych samochodów. Cześć, Henisiu. Tak, bo wczoraj zaczęły się zawody monster trucków. Ścigały się i rozbijały się tak, że nie nadążałem ich odholowywać. Gotowy czy nie, nadjeżdżam! Niewiele brakowało. Lubię moją pracę, ale marzy mi się, żeby pewnego dnia być jak monster truck. Dobrze się bawić, ścigać się, rozbijać inne samochody, przejeżdżać przez bagna zamiast holować i sprzątać ten cały bałagan. Sądzę, że byłbyś wspaniałym monster truckiem. Serio? Bardzo ci dziękuję, Henisiu, ale... spójrz na mnie, mój silnik jest wolny jak żółw. Karoseria zardzewiała jak stary gwóźdź, a koła? Rowerki dla najmłodszych dzieci mają większe. Z takim wyglądem daleko mi do monster trucka. Gdyby był tu jakiś mechanik, który by mi pomógł. Chyba wpadłem na świetny pomysł, holowniku. Mogę zostać mechanikiem i razem przygotujemy cię do zawodów w klasie monster trucków. Nareszcie, to doskonały pomysł, Henisiu. Dzięki, holowniku. Zacznijmy od podstaw. Musimy cię podnieść i wymienić ci koła. Zostaw to mnie, Henisiu. Mogę podnieść wszystko bez względu na rozmiar. Dzięki, podnośniku. Wkrętarko, teraz twoja kolej. Oczywiście, Henisiu. Dziękuję wam. To była dobra robota. Jeszcze nie skończyliśmy. Chodźcie tu do mnie. Bierzmy się do pracy. Cześć, specjalne koło. Cześć, Henisiu. Cześć, supermocny silniku. Cześć, Henisiu. Cześć, kolorowe spreje. Cześć, Henisiu. Henisiu, rzeczywiście wyglądam jak najprawdziwszy monster truck. Nie wiem, jak ci dziękować. Drobiazg, holowniku. A teraz czas na wyścig. Do biegu. Powodzenia, holowniku. Gotowi? Niechaj wygra najlepszy. Star, jedź, jedź. Jak mi idzie, Henisiu? Dobrze, holowniku, ale uważaj. Przed tobą duża przeszkoda. Dzięki, Henisiu! Dobra robota, holowniku. Teraz czas na bagno. Zrozumiałem, Henisiu. Do dzieła! Już myślałem, że się nie wygrzebię. Tracę moc. Chyba zalałem silnik. Wytrzymaj, holowniku. To już ostatnia prosta. I spójrz, monster truck ugrzązł w błocie. Twoje szanse rosną. Monster truck ugrzązł w błocie? Ratunku! O nie, Henisiu, co robić? Gdybym miał dźwig, mógłbym go bezpiecznie wyciągnąć z bagna. Chwileczkę, holowniku. Chyba mam pomysł. No i gotowe. Co ty na to? Pierwszorzędny pomysł. Spokojnie, monster trucku, wyciągniemy cię. Dzięki, holowniku. Hurra! Brawo, holowniku. Wygrałeś wyścig. Dziękuję, Henisiu. Fajnie było wygrać wyścig jako monster truck, ale chyba, wiesz, wydaje mi się, że wolę pracę holownika i pomaganie innym. O, Henisiu, mogę zachować na masce ten rysunek? Oczywiście, holowniku. Zwłaszcza, że wyglądasz teraz odlotowo. Dzień, w którym Henisiu poznał holownik i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisiu poznał holownik, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, holowniku. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie i dziękuję, że pomogłeś mi być monster truckiem. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisiu poznał. Rakietę tenisową.
Cześć, rakieto tenisowa. Cześć, Henisiu. Jak się dzisiaj czujesz, rakieto? Świetnie, dziękuję. Zamierzam poćwiczyć forehand. Powinienem rozgrzać naciąg przed wielkim turniejem tenisowym. O, jak ja lubię sport, ale jeszcze nie miałem okazji grać w tenisa. Jak się w to gra? To bardzo proste, chłopcze. Trzeba odbić piłkę przez siatkę. Jeśli ci się nie uda lub piłka dwa razy odbije się od kortu, przeciwnik zdobywa punkty. Po co są te białe linie? One wyznaczają kort. Żeby wygrać, trzeba się starać, by nie odbić piłki poza jego linię. Jej, tenis to chyba świetna zabawa, ale nie chcę przeszkadzać. Przecież musisz się przygotować do turnieju tenisowego. Prawdę mówiąc, ostatni raz grałem w prawdziwym meczu dawno, dawno temu. Ojej, dlaczego? Tenisiści nie chcą już grać starymi drewnianymi rakietami jak ja. A bez tenisisty nie mogę zagrać meczu. O, gdyby tu był jakiś tenisista. Wpadłem na świetny pomysł, rakieto tenisowa. Mogę zostać tenisistą. I razem zagramy w prawdziwym turnieju tenisowym. To doskonały pomysł, Henisiu. Hej, cześć chłopaki i dziewczyny, co słychać? Pewnie świetnie, u mnie też. Nieważne, powodzenia i niech wygra lepsza rakieta. O, zachowało się sportowo, prawda, rakieto? O, drogi chłopcze, czy widziałeś te ramę z włókna węglowego? Wzmocniony naciąg? Stara drewniana rakieta tenisowa jak ja nigdy nie pokona takiej eleganckiej, nowoczesnej rakiety. Nie martw się na zapas. Należy pamiętać, żeby dać z siebie wszystko i dobrze się bawić. To do dzieła! Ja! Ja! 15-0 dla nowej rakiety tenisowej. Nowa rakieta prowadzi. Robicie sobie żarty! O nie, rakieto tenisowa. Wygląda na to, że ta gra jest trudniejsza niż myślałem. Ja! Ja! Idzie nam kiepsko, Henisiu. Fiu, chyba już wiem, o co ci chodzi. Zepsułem dosłownie wszystkie piłki. Jak wy się czujecie? Trochę zmęczeni? Bo ja świetnie. Już nie mogę się doczekać, kiedy sędzia wznowi grę. O, i nie zapomnijcie, nie poddawać się. On ma rację, rakieto tenisowa. Należy myśleć pozytywnie. Słyszysz doping kibiców? Trzymaj się, Henisiu. Na pewno dasz radę. Słusznie, chłopcze. Przy takim gorącym dopingu mamy szansę wygrać. Jesteś gotowy? Tak, nowa rakieto. To do boju. Ja! Spokojnie, Henisiu. Teraz. Ja! 15-0 dla Henisia. Zespół Henisia prowadzi. Wreszcie, Henisiu, mamy pierwsze punkty. A więc jest jeszcze nadzieja, że nie przegramy. Ja! Ja! Piłka meczowa po stronie Henisia. Henisz rozgrywa meczbol. To prawie koniec, chłopcze. Piłka meczowa oznacza, że wystarczy dobrze ją rozegrać, żeby wygrać cały turniej. To dobrze. A więc dajmy z siebie wszystko. Ja! 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 Wow! Juhu! Wygraliśmy! Udało nam się, rakieto. Ale nie ma dobrego meczu bez dobrego przeciwnika. Chodź do nas, nowa rakieto. Wspólnie zasłużyliśmy na ten puchar. Jej! Dzięki, że podzieliliście się ze mną nagrodą. Nie ma za co, nowa rakieto tenisowa. Hurra! Dzień, w którym Henisz poznał tenisową rakietę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał tenisową rakietę, znał przyjaciół i dobrze bawił się. Woła rakieto tenisowa. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. I dziękuję, że pomogłeś mi wygrać mecz. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa, przyjaciele. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał. Brokuła. Cześć.
Cześć, Brokule! Cześć, Henisiu! Jak się dzisiaj miewasz? Znakomicie, Henisiu, znakomicie! A tak przy okazji, czy masz ochotę na pyszne i zdrowe owoce i warzywa? Tak jak zawsze, Brokule! Lubię owoce i warzywa! A w moim ogrodzie rośnie nawet jabłonka! Jabłka są zdrowe, Henisiu! Tak jak te słodkie rodzynki! Nie zjedz wszystkiego naraz! Cześć, Henisiu! Mam też pół pojemnika truskawek. Podwójny smak, połowa ceny. Cześć, Henisiu! Do niedawna miałam też kiść dorodnych winogron. Są tak słodkie, że ktoś mnie cichcem oskubał. Cześć, Henisiu! Cześć, owoce i warzywa. Czy już zdecydowałeś, na co masz ochotę? Wszystko wygląda apetycznie. Ale gdzie jest reszta warzyw i owoców? Wybacz, że półki są puste, ale czekam na nową dostawę towaru. Mam świeży towar do zieleniaka. Gdzie się podział właściciel? Przykro mi, wózku dostawczy, ale zieleniarz ma przerwę obiadową. Ja mogę przyjąć dostawę. Dziękuję, Brokule. Zostawię te pudła tutaj, dobrze? Dziękujemy, wózku dostawczy. O, a resztę towaru zostawiłem na zapleczu. Wybaczcie, śpieszę się. Do widzenia. Jaką resztę? O nie, Henisiu. Sama nie dam rady posortować i wyłożyć towaru. Gdyby był tu inny zieleniarz, który by mi pomógł... Chyba wpadłem na świetny pomysł, Brokule. Mogę zostać zieleniarzem i razem posortujemy warzywa i owoce i rozłożymy je na półkach straganu. To doskonały pomysł, Henisiu. Otóż, Brokule, jest tu całe mnóstwo pysznych i zdrowych owoców i warzyw, więc uważajmy, żeby żadnego z nich nie upuścić, nie zgnieść, a już na pewno nie wycisnąć. Zrozumiałam, Henisiu. No to, Brokule, zaczynamy! Cześć, soczyste melony! Cześć, Henisiu! Cześć, worku ziemniaków! Cześć, Henisiu! Cześć, urocza gromadko kokosów! Cześć, Henisiu! Doskonale się spisałeś, Henisiu. Półki są zapełnione owocami i warzywami. Dzięki, Brokule, ale jeszcze nie skończyliśmy. Przed otwarciem straganu powinniśmy sprawdzić, czy mamy wszystkie produkty. Dobry pomysł, Henisiu. Dobrze. Po pierwsze, banany. Tutaj! Kapusta? Tutaj! Ananasy? Tutaj! Marchew? Tutaj! Awokado? Tutaj! Pomidory, gruszki i winogrona? Tutaj! I ostatnie, lecz równie ważne, jabłka! Jabłka? No nie, Henisiu, pewnie doszło do pomyłki w dostawie. Nie ma jabłek. Co teraz zrobimy? Nie martw się, Brokule. Zaraz coś wymyślę. Po co przyszliśmy do twojego ogrodu? Pamiętasz, jak mówiłem ci o jabłonce? Ach tak, rzeczywiście. Twój pomysł jest dobry, ale drzewo jest wysokie. Nie dosięgniemy do jabłek. Zostaw to mnie, Brokule. Przepraszam, jabłonko, czy możemy sobie zebrać trochę twoich jabłek? Oczywiście, że możecie, Henisiu. Proszę bardzo, ale najpierw muszę się trochę otrząsnąć. Uwaga, mam na dół! Dziękuję, jabłonko. Nie ma za co, Henisiu. Wielkie brawa, chłopcze, udało się. Zebrałeś jabłka i na straganie niczego nie brakuje. Jest gotowy do otwarcia. Nie ma sprawy, Brokule. To był zwykły dzień pracy dla Henisia zieleniarza. Dzień, w którym Henisz poznał Brokuła i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał Brokuła, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Mnie woła, Brokule. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. I dziękuję za pomoc w zapełnieniu półek na straganie pysznymi owocami i warzywami. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa, zielenino. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał. Jabłko! Cześć, jabłko. Cześć, Henisiu. Jak się dzisiaj miewasz? Troszeczkę się denerwuję, ale jednocześnie jestem bardzo ciekawe. Nauczyciel zaprosił mnie do asystowania. Chcę wyglądać jak najlepiej. Czy mógłbyś mnie trochę wypolerować?
Oczywiście, jabłuszko. Gotowe. Piękne i błyszczące. O, rzeczywiście, dziękuję. Przygotowałeś się do pierwszego dnia w szkole? Wydaje mi się, że mam wszystko, co potrzebne. Sprawdźmy. Mam piórnik, podręcznik i drugie śniadanie. Cześć, jabłko! Witajcie wszyscy. Wygląda na to, że niczego ci nie brakuje. Teraz pozostaje nam jedynie czekać na przyjście nauczyciela. Uwaga! Bardzo proszę o ciszę. Zaraz zacznie się lekcja. Jabłko, skoro lekcja już się zaczyna, to czy w klasie nie powinien być nauczyciel? Słusznie, Henisiu. Gdzie też on jest? Dzyń, dzyń, dzyń! Jabłko, jabłko! Mam złą wiadomość. Niestety nauczyciel źle się poczuł i nie przyjdzie dziś do szkoły. No nie, Henisiu, to fatalna wiadomość. Klasa w komplecie, ale kto będzie ją uczył? Gdyby znalazł się nauczyciel, który by nam pomógł. Wiesz, jabłko, chyba wpadłem na świetny pomysł. Mogę zostać nauczycielem, żebyśmy mogli razem się pouczyć. Doskonały pomysł, panie Henisiu. Dzień dobry, klaso. Nazywam się pan Heniś i dzisiaj poprowadzę z wami lekcję. Dzień dobry, panie Henisiu. Wszyscy wiemy, jak ważna jest edukacja. Więc mam nadzieję, że będziecie pilnie słuchać i zachowywać się jak uczniom przystoi. Berek! Proszę o ciszę! Odłóż to na miejsce, tak nie wolno! Przepraszam, przepraszam, panie Henisiu. Czy mogę wyjść do łazienki? O, tak, oczywiście, ławeczko. Praca nauczyciela jest trudniejsza niż myślałem. Cierpliwości, panie Henisiu, da pan radę. Musi pan tylko przyciągnąć czymś ich uwagę. Słusznie, szkolny dzwonku. Proszę o ciszę. Wróćcie na miejsca. Pora zacząć pierwszą lekcję. Przyciągnął pan ich uwagę. Teraz czas ich uczyć. Będę ich uczył. Będę. Jeśli mam 3 pomarańcze i jedną z nich zjem, to ile zostanie mi w ręce? Doskonale! Tu kijance wyrastają kończyny i przekształca się w żabę. No a potem żyli długo i szczęśliwie. Koniec! Spójrz, Henisiu, za chwilę zadzwoni ostatni dzwonek, a nam została jeszcze jedna lekcja i musimy posprzątać. Spokojnie, jabłko. Chyba mam pomysł. Uwaga, klaso! Zaczynamy WF! Dziś będziemy grać w sprzątanie klasy. Starajmy się to zrobić szybko, starannie i bezpiecznie. 3, 2, 1, start! Ładnie, ławko! Dzięki, gąbko! Spisaliście się na medal. Jeszcze tylko to i już. Dzięki, jabłko. Wszystko dosłownie lśni. Jesteście moją ulubioną klasą. A pan naszym ulubionym nauczycielem, panie Henisiu. Dziękuję, ławeczko. Ostatni dzwonek. Jesteście wolni. Hurra! Dzień, którym Henisz poznał jabłko i ze wszystkimi śmiał się w głos. Jabłko, muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Henisiu. I dziękuję za pomoc w poprowadzeniu lekcji. Nie ma za co, jabłko. Życzę miłego popołudnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa, jabłko. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał. Tęczę. Cześć, tęczo! O, cześć, drogi Henisiu! Jak się dziś miewasz, tęczo? Jak zwykle fantastycznie! Bardzo lubię pojawiać się na szarym, pochmurnym niebie i ubarwiać je! Tęczo, skąd się wzięłaś? Jeszcze przed chwilą cię nie było. Czy to czary? Nie, to nie czary, Henisiu.
po burzy, gdy jeszcze pada deszcz, ale przez jego krople już prześwituje słońce, zjawiam się ja, tęcza! Jej, to niesamowite, tęczo! Do tego jesteś taka kolorowa, a pomarańczowy to mój ulubiony. O, serio? Też go lubię. To taki ciepły, przyjemny kolor. O, ale muszę przyznać, że bardzo lubię też zielony. O, i podoba mi się czerwony, i żółty, i fioletowy, i niebieski. Zapomniałabym o granatowym. W zasadzie mogę powiedzieć, że uwielbiam wszystkie kolory tęczy. Ja też lubię wszystkie, ale skoro to nie czary, czy to znaczy, że na twoim końcu nie ma garnca złota? O, tego nie wiem, Henisiu. Też chciałabym się dowiedzieć, lecz tylko skrzat wie, jak odnaleźć garniec złota. Gdyby tylko był tu jakiś skrzat. Chyba wpadłem na świetny pomysł, tęczo. Mogę zostać skrzatem i wtedy mógłbym odnaleźć garniec złota na twoim drugim końcu. O, to doskonały pomysł, Henisiu. Dobrze, tęczo. Zdaje mi się, że garniec złota jest tam, za lasem. Myślę, że dobrze ci się zdaje. O, ale to bardzo daleko. Poproszę jednorożca, żeby mi pomógł. Dobra myśl, chłopcze. Cześć, jednorożcu. Jak ci leci, Henisiu? Nie narzekam, dziękuję, jednorożcu. Tak się zastanawiam, czy nie przewiózłbyś mnie przez las na drugą stronę tęczy? Masz na myśli bajkowy las? Z przyjemnością. Wskakuj, mały. Powodzenia, Henisiu, i pamiętaj o bezpieczeństwie. Spokojnie, tęczo. Pod kapeluszem mam toczek. Patataj, patataj, pojedziemy w cudny kraj. Cześć, trolu. Cześć, Henisiu. Cześć, ludziku z piernika. Cześć, Henisiu. Cześć, świnki trzy. Cześć, Henisiu. O nie! To ślepy zaułek! O, nie poddawaj się, drogi Henisiu! Jesteś już blisko! Może pomóc? O, cześć, fasolko! Bo ja, Henisiu, nie jestem zwykłą fasolą. Jesteś szparagowa, wielokwiatowa, a może jesteś skaczącą meksykańską fasolą? Dużo lepiej, Henisiu! Jestem magiczną fasolą. Jeżeli zasadzisz mnie w ziemi, to zobaczysz moją magiczną moc! Wow! Hop, hop, w górę! O, masz, Henisiu, do pokonania kawał łodygi. Jeśli wdrapię się na szczyt, to chyba będę w stanie zobaczyć koniec tęczy, a może nawet garniec złota. Tylko błagam, Henisiu, bądź ostrożny. Będę, tęczo. Będę. Powodzenia! Dziękuję, jednorożcu. W szczycie łodygi już nadchodzę! Jestem, tęczo. Udało mi się zdobyć szczyt łodygi. O, widzę go! Widzę garniec złota! Cześć, Henisiu! Cześć, garncu złota! O, udało ci się, ale masz kłopot. Nie wiem, jak się dostaniesz do garnca. Teraz ty musisz mi pomóc. Gotowy czy nie? Już jadę! Juhu! Gratuluję, Henisiu, udało się! Znalazłeś garniec pełen złota! Dziękuję, tęczo. Kto ma ochotę na złote dukaty z czekolady? Ja! Dzień, w którym Henis poznał tęczę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Tęczo, muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, drogi Henisiu. I dziękuję, że podzieliłeś się czekoladowymi dukatami. Nie ma za co. Miłego dnia. O, pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henis poznał. Aparat fotograficzny. Aparacie. Cześć, Henisiu. Jak się dzisiaj miewasz? Jak zwykle, całkiem dobrze. Robienie zdjęć to moja pasja. Uśmiechnij się. Ser!
Pięknie. Aparacie, jak to się dzieje, że twoje zdjęcia trafiają na papier? Przez lata jedynym sposobem było wywoływanie zdjęć w ciemni za pomocą cuchnących chemikaliów. Obecnie wystarczy wydrukować je z komputera. Pozwól ze mną, to ci pokażę. Cześć, komputerze! Cześć, drukarko! Cześć, Henisiu! Aparacie, dasz mi do wydrukowania jakieś urocze fotografie twojego autorstwa? Oczywiście, drukarko. Skocz więc na biurko, podłącz się i wciśnij przycisk drukuj. Drukuję. Pi, pi, pi. Dziękuję, drukarko. To zdjęcie będzie pięknie wyglądało na mojej ścianie. Jej! Aparacie, patrząc na te zdjęcia, mam wrażenie, jakbyś sfotografował cały świat. Nie zupełnie, Henisiu. Zawsze marzyło mi się, żeby sfotografować potwora z Loch Ness. Lecz obawiam się, że będę tak zdenerwowany, że zacznę się trząść. Gdyby był tu jakiś fotograf, który by mi pomógł. Chyba wpadłem na świetny pomysł, aparacie. Mogę zostać fotografem i razem moglibyśmy sfotografować potwora z Loch Ness. To doskonały pomysł, Henisiu. Dobrze, aparacie. Zaczniemy od znalezienia łódki, którą wypłyniemy na jezioro. Odważycie się wypłynąć na loch? Wyobraź sobie, że tak. Chcemy znaleźć potwora z Loch Ness. Raz widziałem jednego. Czyżby? Kiedy łódko? To było w dniu takim jak dziś. Gęsta lodowata mgła unosiła się nad jeziorem. Jak gęsta, no taka lodowata. No wiecie, mgła. A ja tu sam jusieńki. Na środku jeziora bujało mnie w górę i w dół, i w górę. I co było dalej, łódko? Znowu bujnęło mnie w górę i nagle tuż obok zaryczał szkaradny potwór. O nie! Czułem jego cuchnący oddech. I co było dalej? Otworzył swoją ogromną paszczę i rzekł... Co takiego? Rzekł... Co? Obiad gotowy! Potwór z Loch Ness powiedział obiad gotowy? Potwór z Loch Ness? Och, wybacz, Henisiu, myślałem o holowniku, który jest tam przycumowany. Strasznie zrzędzi, kiedy spóźniam się na obiad. Dzień dobry. Cześć, holowniku. Szczerze mówiąc, nigdy nie widziałem potwora z Loch Ness, ale pomogę wam. Będziemy ci wdzięczni. Jestem pewien, że wspólnymi siłami znajdziemy potwora z Loch Ness w mgnieniu oka. No to ruszajmy. Widzisz to, aparacie? Może to jest nasz potwór? O, a może to jest nasz potwór z Loch Ness? Zróbcie miejsce dla tajemniczej, dryfującej wody. O, spójrz, aparacie! To coś na pewno jest potworem z Loch Ness. Żałuję, Henisiu, ale jestem tylko ruiną starego zamku. Przykro mi, ale w tych warunkach nigdy nie znajdziemy potwora z Loch Ness. Aparat ma rację. W tej gęstniejącej mgle nie zauważymy potwora, nawet gdybyśmy na niego wpadli. Potwór z Loch Ness! Szybko, aparacie, masz okazję! Nie mogę, Henisiu. Za bardzo się trzęsę. Nie uda mi się zrobić ostrego zdjęcia. Naprawdę chcesz mi pstryknąć zdjęcie? Już nie pamiętam, kiedy ostatni raz pozowałam. Tak się składa, że wszyscy uciekają z krzykiem, kiedy niespodziewanie wynurzam się z wody i ryczę. Czy to znaczy, że aparat może cię sfotografować? O, obaj sprawicie mi przyjemność. Tylko róbcie tak, żebym wyszła dobrze. Potworze z Loch Ness, wyjdziesz pięknie. Uśmiech, potworze. Powiedz ser! Ser! Dzień, w którym Henisz poznał aparat i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał aparat, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, aparacie. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. I dzięki za pomoc w tropieniu potwora z Loch Ness i za najlepsze zdjęcie na świecie. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał. Pojemnik na śmieci. Pojemniku na śmieci. Cześć, Henisiu. Jak się dzisiaj miewasz? Dzięki, dobrze, Henisiu. Czy to worek na śmieci? Tak jest. Możesz otworzyć szeroko klapę?
Co za smak! Delicje! Wyczuwam delikatny posmak tłustych kostek kurczaka, resztki chipsów i spleśniałego sera. O, przepraszam, czy może masz coś jeszcze do wyrzucenia, Henisiu? Mam te patyki, plastikową butelkę i przeczytaną gazetę. Nie możesz ich tu wrzucić, bo nadają się do przetworzenia. Przetworzenie? Co to znaczy, pojemniku? To znaczy, że przedmioty ze szkła, metalu i plastiku zbiera się i przerabia na inne przedmioty, zamiast wyrzucać do śmieci. Przetwarzanie to dobry pomysł. Ktoś wspomniał o przetwarzaniu. Uwielbiam rzeczy do przetwarzania, zwłaszcza plastikowe butelki i gazety. Ja jem tylko odpady z ogrodu, czyli trawę, obierki warzyw, więc te kąski to dla mnie rarytas. Skoro tak mówicie, proszę bardzo. Przepraszam. Nie szkodzi. Śmieci zostały posegregowane i wyrzucone. Wydaje mi się, że lada moment powinien być tu śmieciarz. Koszu na śmieci, koszu na śmieci. Nie uwierzysz, jak ci powiem, co się stało. Śmieciarz wyjechał na wakacje i nie ma komu was opróżnić. I co my teraz zrobimy? Nie możemy stać na słońcu cały dzień, bo zaczniemy brzydko pachnieć. Gdyby był tu jakiś śmieciarz, który by nam pomógł. Chyba wpadłem na świetny pomysł, pojemniku na śmieci. Mogę zostać śmieciarzem, żeby pomóc wam zebrać śmieci i je posegregować. Doskonały pomysł, Henisiu. Ale zbierając śmieci, powinieneś zachować ostrożność. Potrzebne buty ochronne, rękawice i odblaskowa kurtka. Jak widzisz, mam na sobie wszystko, o czym mówisz. A teraz do wozu. Mamy wiele pojemników do opróżnienia. Każda para rąk do pomocy jest mile widziana. Zapnij pas, ja zajmę się resztą. Się robi, śmieciarko, się robi. Wszyscy gotowi? No to w drogę! Cześć, domku. Cześć, Henisiu. Cześć, sklepie. Cześć, Henisiu. Cześć, szkoło! Cześć, Henisiu! Czy wiesz, pojemniku, że został nam tylko jeden dom? No nie, Henisiu! Spójrz! Śmieci są porozrzucane! Bardzo mi przykro! Nocą wiatr powywracał wszystkie pojemniki na śmieci! Ale wstyd! Nie ma sprawy, domku! Henisiu i jego ekipa sprzątająca szybciutko się wszystkim zajmie! Skórka banana, obierki ziemniaków, ogryzek jabłka do kompostownika. Dobrze, Henisiu! Puszka, plastikowe butelki i tekturowe pudło do pojemnika do segregacji. Dobrze, Henisiu! Styropian, bąbelkowa folia i folia po chipsach do czarnego kosza, proszę. Dobrze, Henisiu! Wszystkie śmieci zebrane i posegregowane. Spisaliście się na medal. Chwileczkę, Henisiu, został nam jeszcze jeden śmieć. Ceramiczna umywalka. O, cześć, umywalko. Do którego pojemnika pasujesz? Może do kompostownika? Nie, do mnie nie, Henisiu. Do pojemnika do segregacji? Przykro mi, ale do mnie też nie. A do zwykłego pojemnika? Żałuję, Henisiu, ale muszę odmówić. No nie, widzę, że nie pasuje do żadnego z tych pojemników. Coś czuję, że będę musiała jednak zostać w ogrodzie. Chwileczkę, umywalko. Chyba mam pomysł. No i gotowe. Mimo, że jesteś stara i zniszczona, możesz być świetną donicą na kwiaty. O, dziękuję, Henisiu. Brawo, Henisiu. Zebrałeś wszystkie śmieci, posegregowałeś je i jeszcze ozdobiłeś ogródek. Dzięki, pojemniku. Ale bez was nie dałbym sobie rady. Hurra! Dzień, w którym Henisz poznał kosz na śmieci i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał kosz na śmieci, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, koszu na śmieci. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie i dzięki za pomoc w zbieraniu śmieci. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał... gąbkę! Cześć, gąbko. Cześć, Henisiu. Jak się dziś miewasz? Doskonale, Henisiu, bo nie ma to jak mycie okien. Uwielbiam moczyć się w mydlinach.
rozplasnąć je po szybie i dokładnie ją wypucować. Proszę, i kolejne okno umyte. Co ty na to? Jej, gąbko, wyglądają pięknie! Skoro wszystkie okna w domu lśnią, czy to znaczy, że ty i twoje wiadro macie już wolne? Byłoby miło, Henisiu! Ale musimy jeszcze umyć okna na całej ulicy. Cześć, Henisiu! Cześć, domy! Gąbko, widzę, że czeka was mnóstwo pracy. Nie możecie części okien umyć jutro? Niestety nie, Henisiu. Dzisiaj odbędzie się tu uliczny karnawał. Trzeba wymyć wszystkie okna, żeby ulica dobrze się prezentowała. Nie mogę się doczekać tego karnawału. Tak samo jak te małe pistolety na wodę. Ale czy uda wam się umyć na czas te wszystkie okna? Bez obaw, Henisiu. Pomoże nam czyściciel okien. Właściwie już powinien tu być. Gąbko, wiadro! Przynoszę wam złe wieści. Czyściciel okien utknął na drabinie. Nie da rady pomóc wam w myciu okien. No nie, Henisiu, co teraz będzie? Bez niego nie damy sobie rady. Och, gdyby był tu ktoś, kto by nam pomógł. Chyba wpadłem na świetny pomysł, Gąbko. Zostanę czyścicielem okien i pomogę wam je umyć, żebyśmy zdążyli przed tym ulicznym karnawałem. To wspaniały pomysł, Henisiu. Słuchaj, wiadro, najpierw potrzebuję ciebie. Gotowe? Gotowe, Henisiu! Potrzebna nam woda! Służę, Henisiu! Dzięki, kranie! A do tej wody dolejemy płyn z bąbelkami! Czekałem na to, Henisiu! Dzięki! Ostrożnie, pistoleciki! Pistoleciki, wiadro ma rację. Bądźcie ostrożne, bo możecie wylać wodę, poślizgnąć się i zrobić sobie krzywdę. Przepraszamy! Gąbko i wiadro, jesteście gotowi? Zabieramy się do mycia okien! Cześć, pokoju dzienny! Cześć, Henisiu! Cześć, piekarniku! Cześć, Henisiu, mój panczusiu! Cześć, podwójne łóżko! Witaj, Henisiu! Proszę, gotowe! Jeju, to najczystsze okna, jakie widziałam! A teraz możemy usiąść, odpocząć i cieszyć się ulicznym karnawałem. Henisiu, lepiej tutaj nie stój! Na jezdni jest ogromna kałuża. Jak przejedzie ciężarówka, to cię... O, chlapie! O, Red! Jesteśmy w błocie! To potworne! Nie tylko my, wiesz? Cała ulica jest w błocie! Tyle pracy na marne. I co teraz, Henisiu? Mam cię! Nie martw się, Gąbko, bo chyba mam pomysł. No dobrze. Wszyscy gotowi? Gotowi, Henisiu! To do mycia! Jej, udało się, Henisiu! Wszystkie okna znowu lśnią czystością. Miałeś dobry pomysł, brawo! Dziękuję, Gąbko, ale nie udałoby mi się bez waszej pomocy. A teraz, kto ma ochotę obejrzeć karnawał? Ja chcę! Dzień, w którym Henisz poznał Gąbkę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał Gąbkę, znalazł przyjaciół i dobrze bawi się. Henisiu! To mama mnie woła, Gąbko. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię dzisiaj poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękujemy za pomoc przy myciu wszystkich okien przed karnawałem. Nie ma za co. Miłego dnia. Papa, Henisiu. Papa, już idę, mamo. Dzień, w którym Henisz poznał płótno malarskie. Płótno malarskie. Cześć, Henisiu. Jak się dzisiaj miewasz? Jak zwykle świetnie. Jestem taki radosny, że mogę mieszkać w galerii sztuki w otoczeniu najwybitniejszych dzieł, jakie stworzono na świecie. Rety, jaki wielki zbiór obrazów. W tej sali wiszą tradycyjne obrazy olejne, portret,
krajobraz i martwa natura. Cześć, Henisiu! A to są przykłady sztuki nowoczesnej. Abstrakcja i pop art. Cześć, Henisiu! Cześć, obrazy! Płótno, to jest niezwykle ciekawe. Nie wiedziałem, że jest aż tyle rodzajów malarstwa. Ale jak to się stało, że mieszkasz tu, a nie wisisz na ścianie jak twoi przyjaciele? Och, spójrz na mnie, Eloś. Jestem zupełnie czyste, nudne, bez życia, pozbawione koloru i zmysłu artystycznego. Nie ma żadnego powodu, żeby mnie powiesić w galerii. Gdyby był tu jakiś artysta, który by mi pomógł... Chyba wpadłem na świetny pomysł, płótno. Mogę zostać malarzem i razem spróbujemy stworzyć dzieło sztuki. Doskonały pomysł, Eloś. Od czego zacząć? Co najpierw? Będziemy potrzebowali farb. Cześć, Henisiu, jestem czerwona. Ja niebieska. A ja żółta. Razem tworzymy... Kolory podstawowe! Kolory podstawowe? To brzmi bardzo poważnie, prawda? Bo tak jest, Eloś. Mieszając kolory podstawowe, można stworzyć wiele innych kolorów. Czerwony z żółtym daje... Pomarańcz! Żółty z niebieskim daje nam... Zieleń! Niebieski i czerwony dają... Fiolet! To jak czary! Teraz mamy dużo kolorów. Muszę jeszcze tylko zdecydować, co namaluję. Co byś powiedział na autoportret? Autoportret? Co to takiego? Malując autoportret, uwieczniasz samego siebie. Mam doskonały pomysł, płótno. To zacznijmy malować! Cześć, pędzlu! Cześć, Henisiu! Cześć, sztalugo! Cześć, Henisiu! Cześć, słoiku z wodą! Cześć, Henisiu! Ostatnie patnięcie i gotowe! Co ty na to? Pięknie, Eloś! Naprawdę najlepszy autoportret, jaki widziałam! Ale chyba czegoś tu brakuje. Powiedz, czego brakuje. Każde dzieło sztuki powinno zostać podpisane. Dzięki temu wszyscy będą wiedzieli, kto je namalował. Podpisz się! Robi się, płótno! Robi się! Uważaj, Eloś! Wow! Mało brakowało, płótno. Płótno? O nie! Strasznie cię przepraszam! Zniszczyłem cię! Zniszczyłeś? Wprost przeciwnie, Eloś! Wyglądał wspaniale! Te kolory, ta faktura, witalność, perfekcja! Twój obraz to jest dzieło sztuki! Dzieło sztuki? Nie przypuszczałem! Znam się na tym, Eloś! W takim razie pozostaje mi do zrobienia jedna rzecz. Jeszcze odrobinę w lewo? Tak, może być. I co o tym myślisz? Czuję się tu fantastycznie. Ale nie zapomniałeś o czymś? O, oczywiście. Muszę się podpisać. Jej! Dzień, w którym Henisz poznał płótno malarskie i ze wszystkimi śmiał się głos. Dzień, w którym Henisz poznał płótno malarskie, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, wiesz, płótno? Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie i dziękuję, że dzięki tobie jestem teraz pięknym dziełem sztuki. Nie ma za co. Miłego dnia. Au revoir, Eloi. Papa, już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał. Imbryczek. Cześć, Henisiu, moja kostko cukru. Jak się dziś miewasz? O, wyśmienicie, Henisiu. Uwielbiam pchle targi. Nigdy nie wiesz, jaki skarb ci się trafi. A czego ty szukasz? Szukam serwisu do herbaty dla mamy, bo urządzę dziś popołudniową herbatkę. O, ja i mój serwis urządzaliśmy cudowne popołudniowe herbatki. Podawaliśmy wypieki z rozynkami i z kremem. No to może
przyłączysz się do nas. O, chciałabym, Henisiu, ale jestem tu całkiem sama. Imbryczek bez serwisu nikomu się nie przyda. O, Rety, co się stało z twoim serwisem do herbaty? Zaniesiono go do antykwariatu, bo widzisz, antyki takie jak ja bywają cenne. Ja zostałam tu przez przypadek. Bardzo ci współczuję, Imbryczku. A co to jest antyk? Antyk, Henisiu, to zabytkowy przedmiot, który ma ponad 100 lat. Jest częścią kolekcji lub należy do rzadkości. O, gdyby to był jakiś antykwariusz, który zabrałby mnie do antykwariatu i pomógł mi odnaleźć serwis. Chyba wpadłem na świetny pomysł, Imbryczku. Mogę zostać antykwariuszem, bo mogę ci odnaleźć serwis i razem urządzimy popołudniową herbatkę. To doskonały pomysł, Henisiu. Dobrze, Imbryczku, ale po kolei. Co to jest serwis do herbaty? O, widzisz, Henisiu, to naczynia, których potrzebujesz do przyjęcia przy herbatce. Czyli filiżanki i spotki do herbaty, dzbanuszek na mleko, cukierniczka, miseczka na herbatniki i taca na herbatę. Czy ktoś wspominał o tacy? Ta co? Tu jesteś! Jak miło cię znowu widzieć! O, cześć! O, kim jesteś? To ja! Imbryczek z serwisu do herbaty. Nie pamiętasz mnie? Och, tak, oczywiście. Ale jestem zapominalska. Cześć, taco! Urządzamy dziś popołudniową herbatkę, ale brakuje nam reszty serwisu. Widziałaś go może? Resztę serwisu? Tak, zostawiłam go w specjalnym miejscu, żeby się nie zgubił. O, to dobra wiadomość. Gdzie on stoi? Gdzie co? Serwis. O, tak, serwis. Nie, niestety nie pamiętam, ale na pewno jest gdzieś w tym antykwariacie. Na saszetki herbaty, Henisiu. Ten antykwariat jest większy niż się spodziewałam. Odnalezienie serwisu zajmie nam cały dzień. Nie martw się, Imbryczku. Jeśli zwrócimy się do innych antyków o pomoc, szybko znajdziemy twój serwis. Cześć, rycerska zbrojo! Czy rzucił ci się w oczy zabytkowy serwis do herbaty? Królu Henryku, jest mi niezmiernie przykro, wasza królewska mość, lecz nie widziałem. Cześć, zegarze! Czy widziałeś może gdzieś zabytkowy serwis do herbaty? Żałuję, Henisiu, ale nie miałem czasu szukać serwisu do herbaty. Cześć, plastikowy szkielecie! Czy widziałeś tu gdzieś serwis do herbaty? Niestety nie, Henisiu! Cały dzień koncentrowałem się na utrzymaniu głowy na karku! Pytaliśmy wszystkich, ale nikt nie widział serwisu, do którego należy. Och, nie martw się, Imbryczku! Przecież nie mógł go gdzieś wyparować! To jest trop! Dzięki! Szukajmy tam! Cześć Henisiu! Ale Henisiu, serwis jest tak wysoko, że potrzebujemy pomocy, żeby go nie zbić przy zdejmowaniu. Ktoś mówił, że potrzebuje pomocy? O nie, znowu! Za chwilę serwis rozbije się na 1000 kawałeczków. I co ja zrobię? Nie bój się, Imbryczku. Myślę, że damy sobie radę. Dzięki, Henisiu! Moje gratulacje, Henisiu. Odnalazłeś serwis i uratowałeś go przed rozbiciem. Dzięki, Imbryczku. Jesteśmy gotowi na popołudniową herbatkę. Dzień, w którym Henis poznał Imbryczek i ze wszystkimi śmiał się w głos. Lepiej chodźmy. Nie chcę się spóźnić na jej przyjęcie przy herbatce. Słusznie, Henisiu. Jeszcze raz dziękuję za odnalezienie serwisu, do którego należy. Nie ma za co, Imbryczku. Zapraszam na przyjęcie u mojej mamy. Hurra!